Hamburg. 10 lipiec 2022. Głośności modlitewnej o świętych katolickich, gdańskich biskupów dla Polski i dla Niemiec. Prosimy wszystkich świętych. Prosimy Matkę Boską w Geczwałdzie, która się objawiła na Warmii, mówiąc po polsku. Byli się jego świadkami Polacy i Niemcy. Bismarck przez objawienie Matki Boskiej w Merpinger w tym samym czasie, w Lourdes i w Geczwałdzie nawrócił się. Jesteśmy w Hamburgu. Widać kościół świętego Piotra. Ratusz postawiony na klasztorach, którzy fundowali przodkowie polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Dzisiaj są organizowane zawody sportowe na Osterze. Chodził tymi drogami święty papież Benedykt V. Zmarł tutaj na wygnaniu w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. Chodził tymi drogami ostatni papież, Pius XII, który się urodził w Rzymie, w tym samym miejscu, przy zamku świętego anioła Michała. 2 marca 1876 roku, a 2 marca 1915 roku urodził się Benedykt V. Bóg Ojciec wszystko widzi, to co się stało, to co się stanie. Bogu dziękuję za księdza Michała Woźnickiego, który wspomaga mnie w moim pragnieniu prawdy. Modlił się za mnie arcybiskup majdański, więzień Dachau. Modlili się za mnie więźniowie Dachau. Pan Bogumił Sujecki, mając 102 lata, odszedł do Ojczyzny Niebieskiej. Przeszedł 7 obozów koncentracyjnych. Uczeń Bronisława Komorowskiego. Modlił się za mnie, a za niego pan Kazimierz Piechocki, uciekinier z Oświęcimia, niezwykły człowiek. Prawda została zagłuszona, zlikwidowana. Jutro mamy rocznicę świętego Benedykta. Święto świętego Benedykta. 360. rocznica urodzin Maksymiliana Emanuela w Monachium, którego wybrała Matka Boska do spełnienia jego roli. Rodzice jego robili ślub, ale fundowali w dziękczynieniu za jego życie klasztor Teatinów, kościół Teatinów świętego Kajetana. A urodził się 11 lipca 1662 roku. 11 lipca 1943 roku władcy świata urządzili rzeź. Pierw 11 lipca 1941 roku tutaj w Hamburgu barbarzyńcy zamordowali biskupa Płocka, Leona Wetmańskiego. Tego samego dnia umieścili w Dachau księdza Johannesa Neuhäuslera, który urodził się przy Dachau, 12 km od Dachau, przy bazylice św. Piotra i Pawła, 27 stycznia 1888 roku. Został kapłanem we Freising w 1913 roku. Był odpowiedzialny za kościół.
miał wielką przyjaźń z nuncjuszem papieskim, ostatnim papieżem, który był również w Monachium. Na ulicy Pacelego jest kościół Trójcy Świętej, który został ufundowany dla uratowania Monachium wizjami Trójcy Świętej Marii Anny Lindmeier, która miała widzenie w niego wzięcia duszy Jana III Sobieskiego, mając narazem nakaz od Boga modlić się za rodzinę króla Sobieskiego, do której należał Maksymilian Emanuel. 11 lipca w 1943 roku barbarzyńcy napadli na polskie miasta na Ukrainie, na Kresach. Zginęło strasznie wielu Polaków, ale ci organizatorzy powtórzyli tą straszną rzecz, chociaż program Oświęcimia Auschwitz zakończył się objawieniem się Matki Boskiej w Rzymie 12 kwietnia 1927 roku, co obiecała 12 kwietnia 1937 roku Luigi Sinapi. Tego dnia, 12 kwietnia 1947 roku w Wadowicach, gdzie już 6 kwietnia 1941 roku założyli pierwsze obozy pracy dla Polaków. Tego dnia wypuścili z dachu Kętnisia, założyciela ruchu sześciostackiego, 16 lipca 1942 roku w Dachau. Tego dnia Rudolf Hess się nawrócił w Wadowicach, błagając naród polski w imieniu narodu niemieckiego o przebaczenie. Ale 11 lipca 1947 roku we Francji, w słynnym mieście, gdzie się urodził Duchak, załadowano na statki 4,5 tysiąca Żydów, bardzo dużo dzieci. Mieli jechać do Hajfy, do Jerozolimy. Tam w Hajfie ostrzelali statki. Przetransportowano tych więźniów Żydów na inne statki i przesłano do Hamburga. Dotarli tutaj 8 września 1947 roku i dano ich do obozów koncentracyjnych. A wiadomo, że te obozy koncentracyjne prowadzili Anglicy. To tak jak tutaj mamy ratusz, gdzie w ratuszu 3 maja w 1945 roku Kaufmann, Gauleiter od 25, a główny zarządzający wszystkim od 16 maja 1933 roku oddał Hamburg bez przelewu krwi. Bez przelewu krwi tego dnia Anglicy zbombardowali statki z więźniami Neustadt, miejscowości fundowanej przez Adolfa IV, który właśnie tu w tym miejscu razem z bratem Brunonem fundowali dwa klasztory franciszkanów i dominikanów. Panie Boże, Boże Ojcze nasz, któryś objawił się Eugenii Rawasko 1 lipca w 1932 roku przed Krwawą Niedzielą 17 lipca tu w Hamburgu, przez którą była likwidacja już Niemców, którzy myśleli, tak jak Krwawa Niedziela była zaplanowana w Bydgoszczy, gdzie mój dziadek założył Gazetę Bydgoską 1 lipca 1891 roku, kiedy w Kanadzie Antoni Kowalczyk miał wielką walkę o Śluby Wieczyste. Panie Boże, Ojcze nasz, Ty wszystko widzisz. Prosimy Cię,
za przyczyną Matki Boskiej, za pośrednictwem naszej Matki Boskiej, poświęcimy objawionych poświęcimy, objawionej w Lyczwałdzie, w Lourdes, w La Salette, w Fatimie, w Hamburgu. Prosimy o świętych biskupów, prosimy o biskupa Jacka Wałęby, prosimy o świętego Ojca